Kiedy w internecie ukazała się informacja o kolaboracji LEGO i Fortnite'a, tak jak większość ludzi, byłem przekonany, że będzie to nowa seria zestawu. Zacząłem nawet zbierać kaskę, by w dzień premiery kupić wszystkie dostępne sety. Jednak okazało się, że zamiast tego wyszła gra LEGO Fortnite. Na początku pomyślałem, ale potem pomyślałem, skoro w sprzedaży nie pojawiły się zestawy Fortnite, to mogę zrobić je sam. A tak się składa, że oficjalnym sponsorem filmu jest Epic Games, dlatego zamierzam zagrać w LEGO Fortnite, wyruszyć na epicką przygodę, a na podstawie rzeczy, które znajdę, stworzyć własne zestawy klocków. Zaczynajmy! Aha, i link do gry macie w opisie filmu. Zaczynajmy. Pierwsze, co mamy do zrobienia, to zaopatrzyć się w jakąś fajną postać. Jako że i tak oszczędziłem pieniądze, to trzeba je na coś wydać, prawda? Po szybkim przejrzeniu sklepu zakupiłem strój krzaczora i stwierdziłem, że nie obejdzie się też bez emotki dabowania. Póki co sprawdzimy oczywiście tryb przetrwania. Zacznijmy. Dobra, mamy to. Okej, mamy NPC. Nazywam się Bombowe Barwy, miło cię poznać. Bombowe Barwy okazała się naprawdę przydatnym NPC-tem i na początku gry dawała mi bardzo dobre rady dotyczące rozgrywki. Zaczynamy takim małym samouczkiem i trzeba pozbierać przedmioty. Wcześniej odpaliłem gierkę dosłownie na kilkanaście minut, więc tą podstawową mechankę już ogarnąłem, także zbierzmy trochę podstawowych surowców. Można pogłaskać kurczaka i daję jajo. Mamy ognisko, potrzebne 3 drewna, także ognisko mam. To może na razie w jakimś ustronnym miejscu, na przykład pod takim drzewem. Położę to ognisko. Także sprawdźmy, co trzeba do prostej chatki. Trzeba 6 drewna, koszt wstępny, a do tego jeszcze 13 drewna później. Także, tam jest jakiś domek. Dobra, chatka może poczekać, żebym się tam przeszedł. Szczerze mówiąc, nie wiem, czego mogę się spodziewać. Ej, te zniszczone ściany wyglądają naprawdę fajnie. Czy ja to mogę rozwalić? Mogę to rozwalić. Deska! Czy 4 granity. Wow, jak to się rozwala fajnie. Dynamit? Jak widać, ukradłem beczkę. Dobra, mam zbudować chatkę. Także prosta chatka, jak najbardziej. Niech stoi tutaj. I teraz muszę budować po kolei. A, podłoga, dobra. I dach tutaj, jasne. Ostatni daszek tutaj i zaczęło padać. Sprawdźmy, co potrzebujemy. O, wszystko mam. Także tutaj stanie stół. Może wybudujmy coś w rodzaju wiejskiego rynku, aby przyciągnąć pobliskich przyjaciół. Aha, także pora zrobić siekierę oraz kilof. To mi pozwoli wydobywać szybciej schowki. Mogę zrobić skrzynię, dobra. Ulepszenie stanowiska. Tak wygląda baza na pierwszą noc. Dobra, nie sprawdziłem jeszcze najważniejszego. Po dabowaniu postanowiłem sprawdzić siłę narzędzi, ale nie spodziewałem się, co spotkam na swojej drodze. Ło, to szkielet! Czy uda mi się go zabić siekierą? O, dobra, wydaje się dosyć prosty. Jest. Sztylet myśliwski? Broń. Sztylet myśliwski, granit i kości. Dobra, zdaje się, że pierwsza noc już za mną. Pierwsza noc to zawsze ważny etap każdej gry survivalowej, więc postanowiłem wykorzystać to doświadczenie do zaprojektowania mojego pierwszego zestawu LEGO Fortnite. W zasadzie moja baza składa się w tym momencie z shopy, craftingu i ognicha, więc to właśnie zbudujemy. Tak jak w grze, zacząłem od drewnianej podłogi 16x16 wyłożonej deskami. Do zrobienia shopy przygotowałem sporo plate'ów i wedge'ów w kolorze niebieskim i żółtym, z których szybko ułożyłem ścianę. Z przodu postawiłem jeszcze dwie podpory i pierwszy etap zaliczony. W następnej kolejności będzie potrzebna brązowa rama, na której zaczepiłem pochylony dach oraz niska ścianka. Dodałem elementy do konstrukcji i jesteśmy już w 2/3. Pozostaje zrobić czubek budynku, więc tym razem użyłem kilku hinchbricków i zaczepiłem na nich powierzchnię dachu odwzorowaną jak najwierniej względem gry. Umieściłem ją w odpowiednim miejscu i prosta chata IRL jest gotowa. Szczerze mówiąc, to mimo że wymiary konstrukcji są prawie identyczne jak w grze, na żywo zdaje się ona o wiele większa, szczególnie w porównaniu do minifigurki. A jak już przy tym jesteśmy, to w każdym zestawie muszą być jakieś minifigurki, dlatego z dostępnych części najlepiej jak mogłem odwzorowałem bombowe barwy w roli NPC, a jako figurkę gracza zrobiłem podstawowego Jonesa w klockowej wersji. Teraz wystarczy pozbierać trochę drewna, dzięki któremu gracz będzie mógł zrobić ognisko, które również wydaje się ogromne, a po zdobyciu jeszcze szczypty granitu będzie w stanie upichcić potężny stół rzemieślniczy. Ma on piłę i szafkę i można wykorzystać go do zrobienia narzędzi. Jako że motywem zestawu jest pierwsza noc, to trzeba dodać tu jeszcze szkielety, przed którymi gracz będzie musiał się bronić. Tak prezentuje się mój pierwszy zestaw. Ciekaw jestem, jak byście go wycenili. Możecie napisać w komentarzu, a tymczasem powróćmy do gry w poszukiwaniu kolejnych pomysłów. Dzień to prawdopodobnie dobra pora na eksplorację, więc przeszedłbym się w tamto miejsce. Z jakiegoś nieznanego mi powodu wziąłem ze sobą beczkę dynamitu, co miało niedługo okazać się dużym błędem. To wilk. Walka z wilkiem. Czy on mnie dogoni? Au, 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 au. Dobra, nie walczyć z beczką dynamitu w rękach.
Tam są góry. Jakoś wcześniej tego nie zauważyłem. Pierwsza wyprawa doliczona. O nie! Dobra, zróbmy ten rynek. Mamy wioskę. Dobra, ulepsz wioskę. Drewno i granit. Zbiorę więcej drewna, a potem spróbuję zbudować jakiś większy dom samodzielnie. Po zebraniu drewna uznałem, że w pierwszej kolejności ulepszę wioskę. Czemu nie? A następnie miałem wziąć zabudowę, ale nastała noc. Dobra, jest noc, także można zapolować na jakieś potwory. O, są szkielety. No, dawaj, 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 dawaj do mnie. Jednego naraz, no dobra, może być trzech. Dobra, boom, dwóch naraz, double kill i cyk, po tobie. Chyba będę potrzebował tego noża. Nóż myśliwski to jeden z przedmiotów niedawno dodanych do gry. Warto tutaj wspomnieć, że LEGO Fortnite jest regularnie aktualizowane i co miesiąc wprowadzany jest nowy content. A sprawdzę, jak działa mój nóż myśliwski. Niezły jest. Wstaje dzień. Także wróćmy do budowy. Także tutaj będą drzwi. Budując po raz pierwszy miałem sporo trudności, więc postanowiłem przytemperować trochę swoje ambicje. Dobra, chatka będzie jednak trochę mniejsza. Cyk, pyk. No trochę wystaje. Dobra, dodamy słupy. Trzeba było to jeszcze jakoś zalepić. Czy ja mogę jeszcze jakoś uratować mój dach? Po szybkiej przebudowie doprowadziłem dach do porządku i wewnątrz postawiłem meble. Oficjalnie mogę powiedzieć, że pierwsza chata została ukończona. Trochę już pokrążyłem po tym świecie i mogę śmiało wskazać kilka lokacji, które fajnie będzie się udać. Wybuduję jakiś punkt widokowy. O kurczę, są potrzebne do tego deski. Postanowiłem zebrać deski ze zrujnowanego domu, gdzie pierwszy raz je znalazłem. Jednak tym razem z niczego nie wypadły, więc pozbierałem trochę drewna, żeby zrobić tartak. Ale zanim to się stało, musiałem zrobić szopę, w której będą stały stacje craftingowe, więc gdy była gotowa, postawiłem w niej tartak. Lecz nim go użyłem, pomyślałem, że przeniosę w to miejsce jeszcze stół rzemieślniczy. A gdy to wszystko zostało zrobione, stworzyłem kilka desek i w końcu... Udało mi się ukończyć punkt widokowy. Tam na horyzoncie widzę wejście do jaskini. Jaskinia to miejsce, w którym na pewno można zdobyć wiele przydatnych surowców, więc tam warto będzie się wybrać na misję eksploracyjną. Kolejną lokacją jest pustynia. Miejsce, w którym zginąłem po raz pierwszy. Natomiast najważniejszym punktem, do którego będę musiał się udać, będzie ta ogromna góra. Coś mi mówi, że tam czeka prawdziwa przygoda. Jednak najpierw pora przygotować lepsze wyposażenie. Mamy tu jeszcze nawóz. Łopata, na pewno jej potrzebuję. Miecz krótki, to też się przyda. Ziemia i nawóz, aha. Czy mogę tak po prostu zacząć kopać? Deski, granit, wszystko mam. No to ulepszam. Po ulepszeniu wioski zrobiłem małą farmę, a następnie zobaczyłem, że do ulepszenia stołu rzemieślniczego potrzebuję skorup turlaczy, więc wyruszyłem w podróż. Natrafiłem przy okazji na obozowisko bandytów i wydropiłem z nich kuszę, z której od tej pory będę często korzystał. Dalej nie znalazłem turlacza. O, pająk. To jakieś zwierzę. O! Czy to turlacz? Ała, ała, tak, to turlacz. Ej, wytrzymały jesteś. Oj, chyba będzie się turlał. O, kusza jest mocna. Kusza jest zdecydowanie potężną bronią. Dobra, z tego co pamiętam potrzebuję trzy takie skorupy. Po długich poszukiwaniach pokonałem jeszcze dwa turlacze i wróciłem do wioski. Dobra, dobra, witam, witam z powrotem. Stół rzemieślniczy. Ulepszenie, ulepsz. No dawaj, dawaj, utłucz tym młotkiem. Jest! Teraz piła awansowała fimadło. Kill off z kości. Na pewno mogę zrobić lepszą siekierę. Postawiłem grilla, dzięki któremu będę mógł robić lepsze jedzenie. Pieczona kolba. Bratku mnie. Oraz kołowrotek, który dał mi dostęp do nowych materiałów, więc sprawdziłem, czego potrzeba mi do ulepszenia wioski. Solidne drewno, które można znaleźć w jaskiniach. Zdaje się, że tam właśnie miałem się wybierać. Przygotowałem najlepsze dostępne narzędzia i bronie oraz talizman zdrowia, który zwiększy ilość moich serduszek, więc... Pora ruszać. Słyszę wilka. To wilk, prawda? Brzmi jakoś... To nie wilk. To jakiś solidny potwór. Muszę się przed nim skryć. Zdaje się, że tutaj nie może mnie dogonić. O, skrzynia. Nasiona. Siorbogrzyb. Czy to może być ten korzeń? Tak, to supłokorzeń. Potrzebuję go więcej. Szkielet. On ma zbroję. On ma zbroję. Boże, oni wszyscy mają kapoki. Albo to stroje górnika? Rozwalił mi się miecz, nie wierzę w to. E, ty. Dobrze. A to, to mi wygląda na marmur. Oj, czyżby mój kill-off był za słaby na kopanie marmuru? Podczas eksploracji jaskini zbierałem jak najwięcej supłokorzenia oraz siorbogrzybów, lecz nie obyło się też bez epickich walk. Jakie sekrety skrywają głębsze warstwy jaskiń? Oj, skrywają skorpiony, są lepsze niż pająki, to też informacja, a to zwykłe pająki.
Okej, okej. No i git. Nie mam mieczy, został mi jedynie sztylet. Atak z zaskoczenia. Bum, bum, bum. Okej, skorupa trulacza jest wytrzymała, a sztylet nie jest aż taki dobry. O, dobra, uniknięty. No podejdź, podejdź. O nie, wturlał się we mnie. Szybko, szybko, dobra. Sporo ich tam. O, rzucę pochodnie. Zobaczę, ile jest tam przeciwników i czego się spodziewać. O, to najwyraźniej nie jest najniższa kondygnacja jaskiń. Nie, 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 nie. To jest najgorsza walka. Jeszcze rzucają kamieniami. Oni zmądrzeli. Udało się, headshot. Biegnę tam. Pojedynkę, nie jesteście tacy mocni. O, po co ja to mówiłem? Chleb? Oj, to wygląda na bardzo mocne jedzenie. No tak, chlebek. Nie wiem jak to możliwe, ale idąc z samej góry, schodząc w głąb, znalazłem wyjście z jaskini. Był to całkiem fajny dungeon, więc czas wrócić na powierzchnię. Po zbadaniu jaskini postanowiłem stworzyć kolejny zestaw, który będzie przedstawiał moje doświadczenia w podziemiach. Bohaterem tego setu będzie figurka przedstawiająca strój raptora, wyposażona w tarczę oraz krótki miecz. A budowę jaskini zacząłem oczywiście od wejścia w postaci dużego łuku skalnego. Po zewnętrznej stronie postawiłem dwa kwiatki oraz kilka zróżnicowanych siorbo grzybów. Po stronie wewnętrznej umieściłem ich nawet więcej, a w ścianie dodałem dwa białe słupy reprezentujące marmur, który gracz może wykopać. O ile ma odpowiedni kilof. Póki co to dopiero jeden moduł, więc zajrzyjmy w głąb jaskini i zbudujmy tutaj prosty skalny słup. Z beżowych klocków zrobiłem wyrastający ze ściany słup o korzeń. Swoją drogą już wiem czemu tak się nazywa. Ewidentnie nie chciałbym tego rozplątywać. A na szczycie umieściłem skrzynię z lutem, odwzorowaną 1:1 względem gry. Aby się do niej dostać, gracz musi zbudować schody. A żeby nie było ciemno, może postawić obok świeczkę. Jako trzeci element jaskini dodałem jeszcze małą podstawę z rosnącymi na niej siorbo grzybami i konstrukcja gotowa. Jednak brakuje w niej jeszcze przeciwników. Dwa szkielety wyposażyłem w pomarańczowe kapoki, a jednemu z nich wręczyłem kill-off. Powinni oni znacząco utrudnić graczowi zbieranie zasobów, jednak postanowiłem odwzorować jeszcze jednego potwora z gry, na którego można się tu natknąć, a mianowicie turlacza. Wygląda trochę inaczej ze względu na to, że większość elementów w rzeczywistości nie istnieje w kolorach takich, jakie mają w grze. Ale to drugorzędna sprawa. Sprawdźmy przede wszystkim, czy potrafi się turlać. Gracz może wejść do jaskini, zbierać marmur, słupło korzeń i skrzynię z lutem oraz powalczyć z przeciwnikami, więc zestaw jest gotowy. W takim razie wróćmy do gry. Wyprawa do cave'u udana. W takim razie następnym celem eskapady będzie pustynia. Ulepszyłem resztę moich narzędzi na warianty z słupło korzenia, stworzyłem nowy talizman zdrowia, posadziłem śniego jagody na farmie, a następnie wyciągnąłem z grilla mięso pieczone, mój brzuch od środka płonie. Om nom 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 nom. Po tym mięsie nauczyłem się nowej sztuczki. Ulepszymy wioskę. A pora rozbudować wioskę. Także tutaj stanie magazyn. Zastanówmy się, jak go zbudować. Belkowa ściana. Po zobaczeniu dostępnych opcji, budowę magazynu zacząłem od prostego, lecz potężnego drewnianego fundamentu. Następnie wyrównałem go z ziemią, żeby nie lewitował w powietrzu. Przód postanowiłem zrobić za pomocą drewnianych podpór, a resztę stron wypełniłem belkowymi ścianami. Urozmaiciłem lekko przód, a gdy zapadła noc, oświetliłem trochę budowlę i postawiłem na wejściu rząd schodów. Wyłożyłem całą powierzchnię podłogą, potem rozpocząłem budowę dachu, lecz oczywiście nie obyło się bez problemów. To mi trochę psuje plany. Poszerzyłem podstawę budynku i tym razem wszystko idealnie się dopasowało. Pozostało postawić skrzynię, schować w nich przedmioty i... magazyn gotowy. Czyli co, sprawdźmy czy da się wykopać rzeczywiście ten marmur. No tak, teraz mogę tym lepszym kill-offem. I mam wszystko co potrzebne, by ulepszyć moją wioskę. Także witaj poziomie 5. Wydaje mi się, że to najwyższa pora, żeby udać się na pustynię. Jednak granie samemu nie jest aż takie zabawne jak granie w wiele osób. Także postanowiłem zaprosić na mój świat dwójkę moich kolegów, ale nie mogę ich przyjąć w takiej wiosce. Trzeba trochę poprawić to otoczenie. Zacząłem od lepszego punktu widokowego, godnego mojej wioski, który będzie robił wrażenie już z daleka. Dobra, pora ogrodzić to wszystko palisadą. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Ogrodziłem całą wioskę potężną drewnianą palisadą, która na pewno zaimponuje moim gościom. Także wydaje mi się, że to idealna pora, żeby zaprosić tutaj nowych graczy. Zaprosiłem do gry dwójkę moich kumpli, Vipera ze strojem rycerza oraz Piwora z outfitem łamacza serc, którzy ruszą ze mną na kolejne przygody. Witajcie w Choroszczy. Zapraszam do mojej wioski. To jest wioska Choroszcz i oprowadzę was pokrótce. Tutaj jest wielka wieża. Wioska z jednym domkiem. Przedstawiłem naszym gościom farmę ze śniego jagodami oraz magazyn ze stacjami craftingowymi. Po zobaczeniu czego nam brakuje, postanowiliśmy zrobić plan działania. To rozdzielmy jakoś zadania, bo tak. To ja pójdę kopać. Potrzebujemy na pewno marmuru i słupu korzeni, żeby zrobić sobie narzędzia. Potrzebujemy też jedzenia na drogę. Czy to brzmi jak dobry pomysł? Let's say this. Dobra, Piwor, idziesz do
do jaskini? Viper, chcesz iść po jedzenie czy po drewno? Mogę po drewno. No dobra, to ja zapoluję w takim razie. Zbieranie pożywienia szło dość gładko, ale nie spodziewałem się, co spotkam na mojej drodze. O kurcze, brutala znalazłem. Ej, chcecie tu przyjść i go załatwić? Ja mam też kuszę. No ja, bo ja właśnie dopiero zauważyłem, że umieram w sumie. Dobra, dobra. Dawaj tym rycerzem, pociachaj go. Ja będę strzelał. Nie, no ta kusza niby zadaje 7 obrażeń, ale to jest tyle co nic u niego. On ma strasznie dużo HP. Uwaga, fala. Dobra. Cyk, cyk i unik. O nie. Dobra, dobra. Myślałem, że to będzie fala, co będzie lecieć. Oj, to była fala. Może parę strzałów w niego wcisnę. Oj, spokusował się na mnie. Cyk, cyk. Dobra, dobra, Bigo, on teraz strzela. Okej, jest na ciebie. Nie, nie, zajadą. Oj, o kurcze, zastrzelił mnie. Dobra, biegnę, biegnę. No to dawaj. Dobra, 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 jestem. Czekaj, czekaj, zbiorę plecak. Oj, chłopie. Dobra, mam itemy, jeżeli... mam itemy. Nie żyję. Umarł? Te. I co wypadło? Łyska pioskowego brutala. To ja wracam do polowania. Dokończyłem zbieranie mięsa, gdy reszta zajęła się drewnem i marmurem, a w międzyczasie Viper ulepszył wioskę na poziom 6. Podczas gdy mięso smażyło się na ruszcie, postawiłem sokowirówkę, w której będziemy mogli zrobić bardzo przydatne przedmioty. Bardzo przyjemnie. I będzie shake się dojadowy. I siorb. I siorba masz. Ulepszysz tą wioskę? Dobra, już ulepszam. Jest. Do ulepszenia wioski na 8 poziom będziemy potrzebowali również surowy bursztyn, który znajdziemy na pustyni. Dawaj tu mięcho. Podzieliliśmy się przygotowanymi przedmiotami i wkrótce byliśmy gotowi, by wyruszyć na pustynię. To myślę, że możemy ruszać. Podobno w nocy jest najniebezpieczniej na pustyni, nie? To niezbyt dobra pora na wyruszanie. A ty ale... skąd to wiesz, byku? No tak mówią. Uwaga, ostrożnie. Bo tutaj może być jakieś niebezpieczeństwo. Podpaliłeś to! Już czuję ten gorąc tutaj. W podróży próbowaliśmy zebrać kaktusa, jednak nie było nam to jeszcze dane. Walczyliśmy z pustynnymi skorpionami, które były o wiele mocniejsze niż te jaskiniowe, bawiliśmy się gejzerami... Do góry podrzuca. Oraz walczyliśmy z bandytami, gdy Viper plądrował ich zasoby. Aż nastała noc. Zimno, zimno jest. Jak to zimno? Jesteśmy na pustyni. Noc na pustyni, wiesz jak wygląda no właśnie. To właśnie, mówiłem, że będzie zimno. O, szkielety z koszami! Zawalczyliśmy ze szkieletowymi bandytami, po drodze napotkaliśmy również pustynnego wilka i zebraliśmy ostre papryczki. A gdy nastał dzień, dostrzegliśmy nowy surowiec do zdobycia. To od razu, jak zauważycie tamten wystających, to są takie żółte grudy nad nich są. O, rzeczywiście. I to jest nasz cel. Dziewięćdziesiątkę, bo... Tak jest, dobra, i teraz możemy tutaj wlecieć sobie. Cyk, wybierasz? Lichierka klejnotu. Dobra, to jest potrzebne do ulepszenia naszej wioski. Już nie jego, tylko nasza. To zawsze była nasza wioska, nie? Po wspinaczce i zebraniu większej ilości bursztynu wyruszyliśmy w dalszą eksplorację pustyni. Dawaj, lada, dawaj, skarby. Jest turlacz, ale to jest jakiś wulkaniczny. Mi się boję, że on wybuchnie. No, wybuchowy rdzeń. Wróżka nie kłamała. Mam was prezent. O nie! Mam was prezent! Bo ci strzelę ten prezent zaraz. Na bruta to rzuć, na bruta tamtego. Dobra, tutaj jak jest taki duży przeciwnik, to łatwo go trafić chociaż. A powiedział, po czym zmisował. A co za ciekawe rzeczy tam leżą. Kaktus. Ej, czyli te kaktusy da się jakoś niszczyć. To pytanie, jakich narzędzi potrzebujemy. Ej, tam są turlacze, a przynajmniej jeden. Dawaj ci. Lota! Lota! Ej, no, nie we dwóch, więc przy jednym. No, dobra, dobra. Lota! Nie, jest krzak pustynny! Gdzie? Zniknął mi krzak! Nie, najgorzej jest na tym jaskinie. Dobra, gdzie ta jaskinia? To dawaj, pójdziemy tam. Ej, nie bijcie się teraz. No nie, pokłócili się. O, jest. No dobra, to włazimy. Czujesz ciepło? Oj, oj, oj. Czujesz gorąco. O, najsu! W jaskini jest jeszcze bardziej gorąco chyba. Jakaś lepsza skrzynia tu jest. A, nie można to chyba miedź, to wygląda jak miedź. Jest jeszcze inna skała, taka czarno-niebieska, czarno-fioletowa bardziej. Weź ktoś z tej skrzynki, bo ja nie mam miedzi. To jest obsidian pewnie. I też nie idzie go wykopać. Czerwona ten, rubiny. Tutaj mam dynamit, może wysadzimy coś i... Nie działa. Nie da rady. Znaczy, zadziałało, zadziałało. Teraz rzucę jeszcze jeden. Działa? Działa. Jest. Co to jest? Rough Ruby, bez kluczy. Rubin, to tu jest miej. To musimy chyba na razie zbierać te rzeczy na ulepszenie craftingu i wioski, no. Tak, tak, no tylko to możemy zrobić. Dobra, wychodzimy, tu jest wyjście. Syzyf. Droga powrotna szła gładko, dopóki nie natknęliśmy się na kolejnego brutala. Bijemy go? No tak, dawaj go. Nie, Viper sobie poszedł. Ja walczę ze skorupiakiem. Aha. Ej, dobra, niech on rozwala kaktusy, tak szczerze. Dożyje, ała. A tak zrobić, patrz. A to ty tam zrób.
zrób. O, no i tyle. O kurczę, ile tego tu leży. Dobra, dobra. O, no nie, wleciałem w jego strzał. Dobra, do 3 razy sztuka. Po tym jak Brutal zniszczył wszystkie kaktusy w okolicy, stoczyliśmy z nim kolejną epicką walkę. Gdy było po wszystkim, postanowiłem stworzyć zestaw klocków inspirowany naszą wyprawą na pustynię. Zacząłem od przygotowania piaskowej podstawy z fundamentem pod małą strukturę w postaci zniszczonej chatki. Aby konstrukcje nie wydawały się tak ogromne jak przy pierwszym zestawie, postanowiłem, że będę budował je trochę mniejsze niż w grze. Postawiłem po 3 stronach solidnie pokiereszowane ściany, a obok dodałem niewielkiego kaktusa. Jak się dowiedziałem, w tego typu strukturach można znaleźć beczki z dynamitem. Mimo że obecnie w użyciu są raczej małe beczki, udało mi się kupić jedną z tych ogromnych, więc wypełniłem ją materiałami wybuchowymi i postawiłem w rogu. Wygląda naprawdę smakowicie, aż mam ochotę zakościć ją z tego domku. Aby rozszerzyć trochę otoczenie, zrobiłem jeszcze małe fragmenty pustyni z kaktusem i gejzerem. Dodałem też szkieleta rozbójnika, typowego dla tego rejonu, i udało mi się nawet odwzorować beczkę z prochem, która wypada po jego pokonaniu. To by było na tyle, jeśli chodzi o pustynne struktury, ale zestaw nie jest jeszcze ukończony. Jako że podczas wyprawy stoczyliśmy epicką walkę z piaskowym Brutalem, to koniecznie musi znaleźć się on w secie. Ze względu na brak części w potrzebnych kolorach, musiałem go trochę zmodyfikować, ale element po elemencie, niczym Exodie, w końcu złożyłem potężnego Brutala do kupy i muszę przyznać, że IRL serio robi wrażenie. Oczywiście w zestawie potrzebne są figurki, które będą z nim walczyć, a skoro była nas trójka, to umieszczę tu Skull Troopera, Bananka oraz Renegade Raider. Myślę, że walka z Brutalem to mocny motyw zestawu, a dodatkowo bawiąc się nim można zakosić wybuchającą beczkę i użyć jej przeciwko potworowi, więc wszystko łączy się w sensowną całość. Swoją drogą możecie napisać, jak nazwalibyście ten i inne moje zestawy, a tymczasem wróćmy do gry. Dobra, mam wszystko potrzebne na ulepszenie craftingu. Owoce wyprawy na pustynię. Uwaga. Cyk, 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 cyk. Tu trzeba poprzekręcać, postukać trochę. I jest! Ulepszenie dało nam dostęp do narzędzi i broni z elastodrewna, nowych talizmanów, a także siekiery z bursztynu. Chyba już wiem, czym mieliśmy ścinać te kaktusy. O, krosno można zrobić z elastodrewna. Lotnia! Lotnia jest do zrobienia. O. Lecimy upgrade'ować wioskę w takim razie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić dzięki wyprawie na pustynię. Uwaga. Mamy 8 poziom. Tak jest. Tak jest. Dobra panowie, co teraz chcemy zrobić? No będzie trzeba znowu na pustynię iść, no co? No tak, no tylko teraz, czy... No nie można teraz, najpierw trzeba item lepsze zrobić. No tak, trzeba zrobić lepsze kill-offy po prostu. Uzupełniliśmy zapas podstawowych materiałów, ulepszyliśmy magazyn, a następnie wyposażeni w nowe kill-offy ruszyliśmy z piworem do pustynnych jaskiń. Dobra, pora pokopać trochę tych cennych surowców, które można znaleźć tylko na pustyni. Ty, pochodnia trzeba. Cyk. I możemy kopać tymi nowymi zielonymi kilofami. Kifolami. Kifolami. Kifolce. Ile to się kopie! Skelety. Zrób mi posłodki, proszę. Ci mamy słuchawki, co? Długo się kopie, ale też dużo wypada. Dynamit! No nie, kolejny! Ja. Metal smelter! Już wiem, skąd jest jasnordzeń ze szkieletów. Kurczę, lawowa jaskinia, tutaj będzie trzeba budować dużo mostów. No i można w końcu wykopać rubiny, legalnie, nie dynamitem. Nie, to chyba miedź. Pozbieraliśmy sporo zasobów i nadeszła pora, by wracać z łupami do wioski. Same zasoby z pustyni w zasadzie. No to co, ulepszamy. Skaczę z dachu, panowie, to nie ma sensu. No, nie skacz, nie skacz! Nie, co ty robisz? Dobra. Lecę po wełnę. Zrób testing na film. Testujemy lotnie, uwaga. Iś! Ty, no i jest! Lecę! Po teście oddałem lotnię Viperowi, a wkrótce chłopaki zawiązali niezrozumiały sojusz i próbowali wykluczyć mnie z oficjalnego związku lotników. 20 wejona. Na jeden glider, no. To ja robię sobie na swój glider. Aha, czyli ja nie będę miał glidera? No bo... nie zbierasz lany. No to ja zrobię w takim razie latający balon. Będzie się fajnie z niego glidowało, ty nie będziesz mógł. XD! O, dynamiczny fundament. No i można go przesuwać. Okej. Sygba. O nie! Odleciał mi! Co, kto? No platforma moja odleciała! Gdzie ten balon? No popatrz w górę. Taka platforma tam lata, nie wiem, czy widzisz. Dobra, nieważne, to była pierwsza próba. Przeciwności losu związane z ogólnie pojętym lotnictwem obudziły we mnie ducha innowacyjności i wkrótce postanowiłem zająć się bardziej ambitnym dziełem. Dobra, ja idę budować wieżę oblężniczą. Postawię 4 kolumny. Co to za cień? Ej! Mój balon tu rzuca cień! Co jest? Zaśmienie słońca! Dobra, mam platformę teraz. Teraz chcę do niej zamontować duże koła. Ej, one się kręcą. No to koła. Jedziemy. Jedzie. Ej, no i skręca. Po prostu popychasz z górki. Aha, one są... Co jest? Robecki, to silniczki trzeba zrobić. Dobra, to silniki buduję.
Dobra, mamy drugi silnik. Przełączę dynamiczne obiekty. Dobra, 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 jazding teraz. Ale uwaga, jak się skręca? Ty, nie wiem, ale to jest szybka podróż zdecydowanie. I on jeszcze rozwala obiekty. Po pierwszych eksperymentach zmieniłem moją jeżdżącą platformę w prawdziwą wieżę oblężniczą. I wkrótce była ona gotowa do ostatecznego testu. Dobre, moja wieża działa. Dobra, chcecie się przyjechać wieżą? Ja jestem na pustyni, w Kębie zaraz będę. Ja się mogę cofnąć. To ja jadę do Vipera. Bo akurat jestem, mam dobrą trajektorię. A nie, to Piwor, sorry. To lecę do... rozwaliło mi wieżę! I tyle działało. No i wpadłem w drzewo. Oj, wilk mnie napadł. Jak postawić wieżę na nogi? To wygląda jak perfekcyjna scena wypadku, nie? Zobacz, jak to leży. Co ty to zrobiłeś, byku? Leży przy drzewie. Pierwsze ścięło, ale drugie ją ścięło. Myślę, że wątek wieży oblężniczej to świetny motyw do wykorzystania w kolejnym zestawie klocków. Odzorowałem ruchomą platformę z gierki i muszę stwierdzić, że rzeczywiście się porusza. Punkt za realistyczność. Dodałem dwa koła z każdej strony oraz parę dopalaczy z tyłu. Przygotowałem drewniane słupy wzmocnione elementami technik i zamontowałem je na rogach, po czym złączyłem podstawą piętra. Dodałem schody prowadzące na górę, gdzie przyczepiłem kolejne silniki oraz aktywator. Pora sprawdzić. O cholera! Zająłem się ścianami, odwzorowując strukturę pali i umieściłem trzy takie na konstrukcji oraz czwartą w postaci drewnianego szkieletu. Zwieńczyłem całość dachem z desek i wieża oblężnicza gotowa. Potrzebna jest jakaś figurka, która będzie nią sterować, więc odwzorowałem Ravena i umieściłem go na wieży. Sceny wypadku nie da się odegrać bez drzewa, jednak zrobiłem osobną podstawę pnia oraz część z koroną, dzięki czemu w zestawie zawarty będzie playing feature w postaci tej tajemniczej czerwonej wajchy. Kiedy wieża wjeżdża w drzewo, może się przewrócić, ale może je też ściąć. Wtedy wystarczy nacisnąć dźwignię i górna część zostanie wystrzelona w górę. To sprawia, że motywem zestawu stał się pewnego rodzaju pojedynek wieży oblężniczej z drzewem. Odnoszę jednak wrażenie, że jest tu trochę pusto, a jeśli przyjrzymy się sytuacji w grze, to zaraz po wypadku zaatakował mnie wilk, więc wykorzystałem tę okazję, aby odwzorować jego model w rzeczywistości i dołączyć do setu. Teraz zestaw jest kompletny, więc czas na ostateczny test. Ze wszystkich zestawów ten póki co podoba mi się najbardziej, ale może znajdzie się jeszcze coś ciekawszego. W końcu nadszedł czas przygotowań do wyprawy na mroźny biom. Postawiłem metal smelter, teraz możemy zrobić sztabki miedzi i ulepszyć w końcu crafting table. No way. No, jest coś. Grappler! Fortnite item! W ramach przygotowań zebraliśmy materiały i ulepszyliśmy stół rzemieślniczy. No i mamy piękny nowy stolik. Epickie narzędzia! Zrobiliśmy najlepsze narzędzia i broni, jakie możemy, oraz pikantne burgery, które nas ogrzeją. W nowej stacji ulepszyłem swoją kuszę, a Viper zrobił dla wszystkich przysysaki. Oprócz tego mamy talizman, który będzie nas rozgrzewał, i talizman nieśmiertelności. To możemy ruszać. Nadeszła pora na najtrudniejszą z wypraw. Mroźna kraino, nadchodzimy. No to co, panocki, widzimy ten wielki szczyt przed nami? No widzimy. To jest nasz cel. Oj, ktoś tam rozbił obóz na zimie. O kurcze, ktoś tam był przed nami. Nowe drewno to jest? To powinna być jakaś sosna. Jest, lodososna. Dobra, gdzie to? O, atakują. Ty, dzwony są, dzwony. Ała, jaką bombę mi sprzedali. Uważaj. Dobra, dawajcie po kolei ich. Ja strzelam. Kurcze, szkielety też strzelają. Mają hełmy. No dawaj, dawaj. Headshot. I zwykły shot i nie. O, dobra, to jest ostatni schop. To co, bierzemy łupy. uważaj! Sabotaż misji! Po moim to tebie, nieśmiertelności. Ruszyliśmy dalej w stronę góry, lecz po drodze Viper zauważył Brutala. Gdzie tego widziałeś? Przecież tu jest obok. A rzeczywiście, za tym. Jest, dobra, strzelam. Żeś dał się zapalić. Oj, wlazłem. Oj. Nie z obrażenia. Dobra, unik. Jajka OP, szkoda, że ich nie mam już. Oj. Czekaj, muszę zjeść burgera, dobra, mam. Strzelam. Po to temie chyba. Nie mam to tą. Nie żyję. Oj, dobra, fala uderzeniowa. Unięta. I mam lepszą pozycję teraz. High ground. Gdzie jesteście? Będzie strzelał, dobra. A, dostałem! Dostałem, mam ćwierćę dróżka. Ej, gdzie jest ten Brutal? Zgubiłem go i wyłączyła się muzyka. Czarne owce znalazłem. No nic, udało mu się uciec z pierwszego starcia. Znaleźliśmy mały, pusty zamek, z którego zrobiliśmy bazę wypadową. Postawiliśmy tu łóżka, dzięki czemu w razie śmierci odrodzimy się tutaj, a nie w wiosce. Po zregenerowaniu sił kontynuowaliśmy wspinaczkę na szczyt. I uwaga, jest! Ale mocno, trafiłem, mocno wyrzuca do góry. Coś za łatwo idzie, nie? O kurde! O, jaka szarża! Zwiadowco Viperze, co tam widzisz z przodu? O mój Boże, nie spodziewałem się, że tutaj to będzie. Co?
Skrzynia z lutem! O tak! No to co, otwieram. Oj, tu musi być dobry lucik. Naprawdę dobry lucik. Czekajcie, bo kamera padła. No, lodowe pazury. No i pochczamp. Musimy tutaj oznaczyć, że byliśmy. Także pozwólcie, że postawię flagę. Mimo, że zdobyliśmy szczyt najwyższej góry, to przygoda się nie zakończyła, gdyż zauważyliśmy dym z twierdzy niecnych rycerzy. Szybko poleciliśmy w tamtym kierunku, by się z nimi policzyć. Są przeciwnicy. Ajajaj. Skradajcie się. O kurczę, zauważyli. To strzelam. Potrzebuję lepszej pozycji. Szybko schody. Chłop zabrał mi pół HP jednym strzałem, nie? No. Oj, widzę, że padłeś. Oni kamieniami strzelają. Oj, będą rzucać kamieniami. Zdech nie! To co, musimy przespać noc, nie? Gdybyśmy tylko mieli wieżę oblężniczą, która wjechałaby w ten zamek. Co tu robisz? Marzna. Kiedy ci zimno, zrób tak. Od razu się rozgrzejesz. Wow, miałeś rację. Z samego rana ruszyliśmy w stronę zamku. Po drodze zebraliśmy trochę jedzenia i materiałów, do czego wykorzystaliśmy nawet turlacza i udało nam się wspiąć z powrotem na górę. O, jest mój plecak. No to co jest w tym twoim zamku teraz, co? Całe nic było. Ale w razie czego oznaczy nam tu jeszcze flagą. Naszym ostatnim celem było odnalezienie Brutala i tym razem pokonanie go. Jednak... Ja bym chciał, żebyście się zatrzymali tylko tutaj na sekundę i spojrzeli tam. Fajne jeziorko. No powiedzcie, że to nie wygląda ładnie. Tyle szukamy tego Bruta i nigdzie nie można go znaleźć, ale... Ta wyspa, na której się znaleźliśmy, jest bardzo przystojna, nie uważacie? Ten wschód słońca tylko pomaga twojemu stwierdzeniu. Odeszliśmy już tak daleko od naszej wioski, że nawet byśmy chcieli, nie uda nam się wrócić przez tę krainę. Tę mroźną krainę, pełną zamieci. Nasze jedzenie się kończy. A moja kusza zaraz się zepsuje. Myślę, że trzeba tutaj założyć nową wieś. To będzie początek sagi wikingów. Będziemy łupić i grabić! O, idealnie. No idealnie. O. Najciekawszym elementem naszej wyprawy w góry był atak na zamek, więc postanowiłem zrobić z tego kolejny zestaw. W odróżnieniu od pozostałych zamierzam zawrzeć cały ten set na jednej podstawie, gdzie zacząłem wznosić wieżę oraz fragment muru. Po zbudowaniu połowy położyłem wewnątrz wieży piętro, na zewnątrz w rogu dodałem parę skrzyń i wzniosłem drewnianą platformę przy murze, do której będą prowadzić schody. Dokończyłem budowę wieży, a na szczycie przygotowałem specjalnie oznaczone miejsce, które przyda się później. Na podwórzu dodałem fragment zrujnowanej ściany, ognisko, przy którym można się ogrzać oraz roślinność w postaci lodososny i krzewów śniegojagodowych. Urozmaiciłem konstrukcję dodając różne kontenery i słupy, a także postawiłem koryto i wlałem do niego wodę, która oczywiście od razu zamarzła. Tak prezentuje się cała konstrukcja. Z przodu mamy potężną fortyfikację, która zatrzyma intruzów, zaś odwracając budowlę możemy zobaczyć spore podwórze oraz otworzyć wieżę i swobodnie zajrzeć do środka. Umieściłem w zamku niecnych rycerzy, którzy mają tu swoją bazę, a także jednego szkieleta. Postanowiłem, że jako minifigurki graczy spróbuję odwzorować nasze stroje z gry. Z rycerzem nie było większego problemu, choć hełm ma trochę inny. Do łamacza serc użyłem eleganckiego czerwonego stroju oraz jedyną głowę lamy, jaka jest dostępna. Zaś najtrudniejszy był krzaczor, którego koncepcja trochę odbiegła od oryginału. Wyposażyłem figurki w zaawansowany sprzęt w postaci lotni i przysysaka oraz solidny rynsztunek. Koncepcja na zabawę jest taka, aby odegrać atak na zamek, pokonać rycerzy w walce i przejąć bazę, stawiając flagę na szczycie wieży. Wygląda na to, że zestaw jest gotowy, więc wróćmy do gry, gdzie mamy jeszcze jedną ważną rzecz do zrobienia. Jako, że dobrze poznaliśmy już tryb przetrwania, postanowiliśmy dla odmiany pobawić się trochę w trybie piaskownicy, gdzie można latać, a zasoby do budowania są nieograniczone. Co jest? Top Finko Lama. Numero Finko, Lama Fly. To każdy buduje jedną budowlę, mamy pół godziny i potem zobaczymy, jak wyszły, nie? No to dobra. Co, rozdzielamy się, ja lecę tam. Ja lecę spoko tutaj. Ja chyba zrobię kościół. Dobra, tu jest dobre miejsce na budowę. Okej, okay, nie będę przesadzał z wielkością, coś takiego powinno wystarczyć. Zacząłem od ścian konstrukcji z dwoma masywnymi wieżami. Później zająłem się dachem, który ze względu na pośpiech nie wyszedł mi najlepiej. Tak, on tu pasuje. We wnętrzu postawiłem podłogę, drewniane balkony i zająłem się wypełnianiem przestrzeni detalami. A wtedy... Dobra, 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 koniec czasu. To co, lecimy zacząć od piwora, nie? No chyba musimy. Co to jest? No dobra, no to mamy tutaj w sumie dość prostą budowlę przez brak umiejętności i nie znam jeszcze systemu dobrze. Mamy tutaj bardzo prostą tamę. Z jednej strony mamy schody, z drugiej strony mamy prosty domek. Okej. Raczej bardzo proste, troszeczkę więcej czasu wydaje mi się, że pomogłoby, ale dałem radę. Skromne, ale fajnie wygląda. To co, teraz mój? Bo jest chyba bliżej. Jest to kościół wzorowany na Notre Dame, ale nie wiem, jak wygląda dach Notre Dame, także... Powiem ci, jest bardzo przyjemnie. Chodzimy do środka. Uwaga, zapraszam do zameczku. Możecie być pierwsi.
Mamy podłogę wyłożoną. Halo, złote lamy! Użyłeś tych samych poręży co ja. Ogólnie ładnie wyglądają. Dobra, to lecimy do Vipera? Lecimy do Vipera. I co ty zbudowałeś? Zamek. A, zamek, dobra. Pół godziny, ale dało radę. Jest bardzo potężny, no mówię, schody niedokończone, więc takie lewitujące lekko. No ważne, że zamek jest skończony, nie? Schody nie są tak istotne. Ło, ej, nie no! Ten front wygląda fajnie. No nawet ząbkowany mur jest. To sprawdźmy, co jest wewnątrz. Nie. Co jest? Halo! Co za... Viper! Nie mieliście tego zobaczyć. Co wy robicie? Dziękuję Epic Games za sponsorowanie materiału. Link do LEGO Fortnite znajdziesz w opisie.